Cześć, nazywam się Łowca Much i chcę tu każdemu z osobna z całego serca życzyć wesołych świąt. Z tej okazji przedstawiam Wam dziś tutorial na samodzielne wykonanie takich oto mikołajowych czapek na miarę dla modeli koni. Po pierwsze i najważniejsze, zostaw proszę pod tym filmikiem wielką łapkę w górę i subskrypcję. Bez tego czar świąt nie zadziała i nic Ci nie wyjdzie. Niezbędny będzie także kawałek jakiegoś czerwonego materiału. Może być nawet ze starej bluzki czy poszewki na pościel. Wata, gaza, białe futerko lub tkanina... No, cokolwiek co mi siate. Oczywiście koń, ja wybrałam ulubioną klacz Przewalskiego, jakaś nitka czy sznurek oraz nożyczki, klej i ołówek. Ewentualne dodatki jak brokat, mile widziane. Zaczynamy od pobrania wymiarów głowy modelu, aczkolwiek gotowe czapki są całkiem rozciągliwe i uniwersalne, także nie musicie być jakoś bardzo dokładni. Owijamy nić dookoła uszu, odcinamy takowy kawałek i układamy go po łuku na materiale. Następnie odrysowujemy ten kształt, ciągniemy go dalej, aż do krawędzi, po czym wycinamy powstały kształt. Na szczycie powinniśmy mieć taki rożek. Poprawiam jeszcze postrzępione krawędzi nożyczkami, następnie składamy bazę w kształt stożka, sklejając ze sobą dwa boki. W tym momencie na zewnątrz powinna znajdować się ta strona materiału, która docelowo powinna znaleźć się wewnątrz, to ważne. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. W razie pytań śmiało piszcie w komentarzach. Czekamy, aż klej złapie wystarczająco mocno i przechodzimy do następnego etapu. Teraz całość musimy wywinąć na drugą stronę. Nie jest to łatwe zadanie w tak małej skali, ale wcale nie niemożliwe. Nie zrażajcie się, czubek nie musi być całkowicie wywrócony. Gdy tego dokonamy, bierzemy kawałek waty czy pociętego futerka i formuje z nich kulkę, którą przyklejamy na czubku. Zwróćcie uwagę na to, by nie była za duża i dobrze zmieciona. Dodatkowo możemy zakleić szew paskiem dzianiny. Tą samą tkaniną obramowuję dół czapki, powoli przyklejając ją dookoła. Na innej czapce użyłam za to waty, zwijając ją w wałeczki i tak samo nakładając na klej. Końcówkę ukryłam wewnątrz dekoracji. Jeszcze tylko ewentualnie finalne detale i gotowe! Najważniejsza uwaga ode mnie na koniec, nie łamcie się, jeśli pierwsze Wasze prace wyglądają dość miałko. To moja pierwsza WS trzecia czapka. Sprzątkę zrobiłam z fragmentów gwiazdek i czarnej dzianiny, jakby ktoś pytał. Wiem, że nie pytał. Nie pytajcie. Trzeba po prostu nabrać trochę wprawy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia na moim profilu na Instagramie oraz w kolejnych tutorialach. Cześć!